Dorota, hej. Co to za miniaturka człowieka, co? No tego właśnie chcę się dowiedzieć. Marek? Tatek? A co chodzi? Co to za bumbel? To jest twój syn? Słucham? Ktoś go nam podrzucił pod dom. Jak to podrzucił? No normalnie, ktoś nam go zostawił pod domem, bez żadnego słowa wyjaśnienia. Na tej podstawie stwierdziłaś, że to moje dziecko? No a jak to inaczej logicznie wytłumaczysz? Że to pomyłka, albo jakiś głupi żart, albo zrobił to ktoś psychicznie chory, albo... Miałeś romans. Hola, hola. Weźmy głęboki oddech i policzmy do 10, okej? No, szczególnie, że dzieciak zaczyna się niecierpliwić. Czekajcie, to jest... Przecież wiesz, że to dawno skończone. No, ale może były kolejne? Nie było, bo zrozumiałem swój błąd. Nasze małżeństwo jest dla mnie najważniejsze. Wtedy też tak mówiłeś, a jednocześnie pukałeś kelnerkę w swoim biurze.